Cześć, witam kochani, z tej strony Lufti, a to jest, jak wszyscy wiemy, Gothic 1. Jakoś za głośno ten dźwięk jest. Muszę sobie go chyba przyciszyć. Przepraszam, ale jestem strasznie uczulony na takie pierdoły. No. Więc czekaj, do czego tu szukasz? Gomeza w końcu. Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam. Jeśli umrzesz, już po tobie. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak. Rusz się wreszcie. No dobra. Siemka. Co mogę dla ciebie zrobić? Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. A. Chcę się zobaczyć z Gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. No spoko. O kurde, ile tu skrzyń jest do ograbienia. Zawsze. Gomez jest tam. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? Nigdy się nie nauczy. Zejdź mi z drogi! Widzę, że wesoło jest. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Co mówisz przy obcych? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Bo większość z twoich ludzi to leniwe bałwany, czyhające na jakiegoś żółtodzioba, który odwali za nich czarną robotę. Tak jest, poza pewnymi chlubnymi wyjątkami. Ale to jeszcze nie powód, żeby zatrudnić kolejnego leniwego bałwana. Przeszedłem test zaufania, a Torus twierdzi, że się nadaje. Gdyby tak nie było, nie dostałbyś się tutaj żywy. Mam nadzieję, że stać cię jeszcze na więcej. Przemierzyłem sporą część kolonii i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty? Z Laresem. I? Z kilkoma balami w obozie Bractwa. I? Z tego co wiem, to nie można kliknąć Cyberiona, bo z Cyberionem nie da się porozmawiać na obozie na bagnie. Z Korkalomem. I? Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? To już chyba wszyscy. To już wszyscy z tych ważniejszych. Nieźle. Jak na żółtodzioba. A no widzisz. Dostaniesz swoją szansę. Dziwnie on wygląda. To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. No okej. Okay. Witam. Blizna. Arto. Nie znam. Kiedy blizna? Witaj. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Ciekawe dlaczego. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. No właśnie. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. Co możesz mi powiedzieć? Maria, to... mi się kliknęło.
Zapomniałem, że tu nie działają przyciski do dołu. I dlatego. No to dobra, kochani. W takim wypadku idźmy do kruka, porozmawiamy, co tam ten nasz kruku ma do powiedzenia. Witaj! Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie, w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. No dobra. Bye bye. Jak widzicie, no zostaliśmy cieniem. Czyli jesteśmy już, jakby to powiedzieć, w obozie. W starym obozie, co im zostaliśmy przyjęci, można tu. No nie za dużo widzę ludzi tu jest. No ale spoko. Mam już Strażnik. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Mam już dość tej paplaniny. Kto tu jest? Jest z kim mogę porozmawiać? Od razu z tą skorpion. Za Gomeza! Za Gomeza! Myślisz, że... Za Gomeza! Pogadajmy lepiej o... Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się Skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. A, no spoko. Kto tu jest? Strażnik, dobra. Ty z Miltem. Niektórzy nigdy się nie... Witaj. Do zobaczenia. Mam już dość, że to się skończyło już dawno temu. Tam jest Skip. Mam już dość, tylko zachowaj. Tak? O, Skip, cześć. Za Gomeza! Za Gomeza! Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Nie chciałbym być... O jest, 800 sztuk. Niewykończony miecz. Obrażenie ile? 20, 30. Miecz bojowy. Wymagana siła 13 tylko. Nie można polegać, ojcze. Letnie sobie to przyjął. Powiem nawet 12. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. O, spod niego patrzę, że jest drogie. No dobra, dosyć pokazuje nawet pieniędzy mam tu. Zawsze to samo. On mnie jeszcze tu dorzuci. To nie mój problem. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To się już więcej nie powtórzy. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. W tej historii musimy cię... Koniec. Nie, to ma być założone. To też. Piękny miecz. No lepsze obrażenia to na pewno nam się przyda, no bo jakby nie patrzeć. Mamy tutaj troszkę zadań do wykonania. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Siema, Torus. Za Gomeza! Udało mi się. Zostałem przyjęty do obozu. Gratuluję, chłopcze. Dobrze ci radzę. Trzymaj się blisko Diego. Do Gomeza lub Kruka idź tylko, jeśli masz coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Za Gomeza! Wszyscy za Gomeza. Mam 1200.
Trzymaj się. Zacząć. Mam 10 punktów nauki. Za Gomez! Naucz mnie trochę siły i trochę zręczności. Bywaj. Jesteś tam. Umiesz teraz? Dobra. Trzymaj się. Zobaczcie, zręczności mamy 15 i siły 25, czyli już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Następnym naszym zadaniem myślę, że będzie skradanie się... No chyba to będzie najprostszy sposób, skradanie się zająć. Bym się z chęcią wyspał. Z chęcią się wyśpię do poranka. Ile jeszcze pogadam z ludźmi może na zamku. Zobaczymy, czy kogoś tam spotkamy, czy nie. Ty będzie mógł nas czegoś nauczyć, czy coś takiego? Za Gomeza! Weź mi skorpionie, nie możesz. Tylko zachowaj to dla siebie. Pym, pym. Ryu Garudy tu jest. Tutaj też. A tu kuchnia jest jakaś, a widzicie, nawet nie wiedziałem o tym. No jak widzicie, będziemy mogli powoli udawać się do... Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie pow... Nie mogli powoli udać się na obóz na bagnie. Za Gomeza. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Nie, no nie będę gruchotał ci szczęki. Bo wpierdziel pewnie dostanę. Dlatego no... Trzeba... mierzyć jakby to siły na zamiary. No nie ma, dla nas nie ma żadnego zadania, no. To się już więcej nie powtórzy. Szkoda, że nie ma dla nas żadnego zadania, no ale spoko. W tym wypadku możemy iść do obozu na bagnie. No i se powoli będziemy szli. No i widzicie kochani, no mamy tutaj naprawdę zadań mało. Ja bym powiedział bardzo mało. Jeśli chodzi o... Jeśli ogólne zadanie, proszę, jakaś chata krzykacza, nosi woda w służbie Lewusa i co się dzieje na bagnach, to... O Jezu, czy ja tak daleko bym? No właśnie, to wszystko z nowego obozu. To jak się udamy tam do nowego obozu, może kiedyś po drodze, to... Będziemy mogli to wykonać, wręcz bym powiedział. Ale nie. Co tu mamy? O, Dexter. Mam już dość tej papli. No, a więc powoli sobie chodźmy. No naprawdę, troszkę nam zajmie, zanim tam dojdziemy. Grunge i tak już żeśmy... to zrobili co najważniejsze. No. Grano niestety Gothic wymaga tego, że mimo wszystko, ale wymaga dużej liczby podróżowania między jednym obozem, drugim obozem, trzecim, czwartym, piątym, szóstym. To bardzo dużo niestety polega na tym, ale to no jedno to jest i dobre, bo można się nauczyć właśnie tej eksploracji, która tak ważna jest w Wiedźminie trzecim. No, jedna z najważniejszych rzeczy, jaka jest w tym Wiedźminie trzecim, to jest akurat ta, bym powiedział, eksploracja. Można bardzo ciekawe rzeczy tam zdobyć i w ogóle. No, no i tak gramy sobie. No, ciekawe ile nam to zajmie, żeby tam droga. Chyba już 5 minut, jeśli się nie mylę. Tak bez biegania takiego szybszego, no nie? Ale po co szybciej tam iść? Ale tam mamy nawet dobry poziom, bo piąty mamy. Ale że no nam jeszcze brakuje tutaj, żeby to wbić ten poziom, to same zadania nam nie pomogą za bardzo. Trzeba by się mieć koło 8, 9, koło 10 było nawet zacnie.
więc powiedział właśnie kierowo, że nie przez wszystkie misje można, jakby to powiedzieć, dostać swoje tu. Można dostawać taką liczbę punktów, jaką się powinno dostawać tych punktów doświadczenia, no nie? To jednak jest tutaj problem w tej grze, tak mi się wydaje przynajmniej. Chodzi o te punkty doświadczenia. No ale to nic. Już jesteśmy blisko. Już widzimy obóz na bagnie. Wodę też słyszymy. Tak szumi pieruń w uszach, że to masakra. Ja się musiałem napić kawy, no. O, jesteśmy. Zle byliśmy, to nas znają na bramie. O, Lares. Lester. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej opiece. No dobra. Drugi rozdział, nazwany Gniazdo Pełzaczy. Ciekawe, dlaczego Gniazdo Pełzaczy. Pewnie przekonamy się w dalszej części tego całego zamieszania. Mam już. Też mam już dość tej paplaniny. Nowicjusze. O, Melchior, Baltazar. Jednak trochę jeszcze pamiętam tego Gotika. Myślałem, że gry się zapomina, ale jednak takie gry chyba nigdy się nie zapomina. Te gry to jest coś, co naprawdę niektórzy chyba nie wiedzą, jak wielką siłę mają te gry. Naprawdę. Pewnie masz rację. Lepiej się do tego nie mieszać. Będę powiedział, że bardzo wielką moc mają te gry. To są gry, które kurde się... Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. No i właśnie, taka... sytuacja. Możemy wejść sobie spokojnie do Iberiona. Porozmawiam, co ten Iberion od nas oczekuje i się dowiemy, co mu tam w duszy gra. Tu jest taka dziwna muzyka taka. Ciani. Witaj, mistrzu Iberionie. A. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wróci. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze.
Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. No i dobra, widzicie, kochani, jakie mamy zadanie. Musimy odnaleźć niejaki kamień ogniskujący. Szkoda, że to kiedyś się dało tą mapę jakoś otwierać. Teraz jakoś się nie da. Nie wiem, dlaczego się nie da. Ale tak pewnie się da. Ta mapa od Iberiona, zaraz sprawdźmy, gdzie to jest. Jakby tu nad nami było to. Tak to wygląda. No i dobra, kochani. W takim wypadku ja już pozwólcie mi, że zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu na pewno wam się podobało, że oglądaliście to z zaciekawieniem. A ja przemówię do tłumu. Zapewne słuchajcie, o wielcy, dostaniecie dzisiaj everybody pomarańcze. No żartuję. Pogadajmy lepiej. No i właśnie tak, kochani, mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam się podobało i że będzie wszystko spoko, ładnie i przyjemnie, tak? Mam więc, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć, czołem.